Witam was tutaj, cześć i czemu w nóż. I skoro słyszycie pociąg i wyjdziecie mi na stacji za ciszę, to wiecie, że metro już otworzyli. Zapraszam na konferencję. Zaczynamy! Zapraszamy do metra. Proszę Państwa, witamy bardzo serdecznie na otwarciu trzech całkiem nowych, świeżych, pachnących stacji metra na Targówku. Pozwólcie Państwo, że zacznę od prezentacji i powitań tradycyjnie. Witamy oczywiście prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Jest z nami również wiceprzewodnicząca Rady Warszawy pani Magdalena Roguska. Jest z nami przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Inwestycji pani Iwona Wujastek. I są z nami radni Miasta Stołecznego Warszawy panie Anna Auksel-Sekutowicz, Agnieszka Borowska, Beata Michalec, Gabriela Szustek, Agnieszka Wyrwał i panowie Maciej Binkowski, Paweł Lech i Tomasz Sybilski. W imieniu oczywiście całej Rady witamy również bardzo serdecznie gospodarzy dzielnicy na czele z panią burmistrz Małgorzatą Kwiatkowską wraz z zarządem i radnymi dzielnicy. Witamy również wszystkich naszych gości, między innymi posła na Sejm pana Michała Szczerbę. Oddaję głos panu prezydentowi. Dzień dobry państwu. Jak pamiętacie, już miesiąc temu jazda próbna, dlatego że udało nam się wybudować te stacje już pod koniec sierpnia. Czekaliśmy na wszystkie stosowne pozwolenia. Udało się, wszystkie pozwolenia mamy i w związku z tym możemy otworzyć już dla warszawianek i warszawiaków te kolejne trzy stacje. Bardzo się z tego cieszę. Tutaj mieszkańcy Brudna będą mogli dojechać do centrum tak samo szybko jak ja z Kabat w 20 minut. Nie byłoby tej inwestycji oczywiście bez pieniędzy Unii Europejskiej. To trzeba jasno podkreślać na każdym kroku, dlatego że tych inwestycji z Unii Europejskiej w Warszawie i w Polsce jest mnóstwo. Przypominam państwu, że Warszawa ponad 18 miliardów złotych uzyskała z Unii Europejskiej i dzisiaj te pieniądze są konieczne, dlatego że chcemy kończyć kolejne stacje metra. Rządzący nie chcieli tutaj przeznaczyć finansowania. Miejmy nadzieję, że to się zmieni i że ten dobry projekt będzie finansowany do końca z pieniędzy unijnych. Przed nami oczywiście szansa pozyskiwania kolejnych z Funduszu Odbudowy i miejmy nadzieję, że rząd jednak pójdzie po rozum do głowy, że przestanie oszukiwać Komisję Europejską i że te pieniądze trafią do Polski, bo te 160 miliardów jest nam potrzebne bardzo właśnie w tej chwili, w momencie olbrzymiego kryzysu, w momencie kiedy rosną ceny, te pieniądze są Polsce potrzebne, te pieniądze są również potrzebne Warszawie. Podziękowania też dla urzędników Komisji Europejskiej. Ja rozmawiałem z komisarz Ferreirą wielokrotnie. Pamiętacie, że była z nami przy otwieraniu stacji metra i miejmy nadzieję, że te pieniądze na metro do Warszawy popłyną. Po to, żebyśmy mogli skończyć drugą linię, ale również po to, żebyśmy mogli zacząć linię trzecią, bo jasno mówiliśmy o tym, że nie byłoby metra tak szybko, gdyby nie pieniądze unijne. Gdyby nie pieniądze unijne, to prawdopodobnie dopiero zaczynalibyśmy te pierwsze stacje na drugiej linii. Drodzy Państwo, długość odcinka wschodnio-północnego wynosi prawie 4 km. Składają się na to oczywiście te trzy stacje, które dzisiaj oddajemy, Zacisze, Kondratowicza i oczywiście Brudno. Prace się zaczęły w 2020 roku, w maju. Pamiętacie Państwo, jak kiedyś długo budowano metro w Warszawie? Rzeczywiście teraz, jak tylko są pieniądze, to ta budowa postępuje bardzo, bardzo szybko. Tutaj w okolicach mieszka aż 150 tysięcy osób na Brudnie. W związku z tym naprawdę to powinno ułatwić życie wszystkim, którzy mieszkają tutaj w okolicy i będą mogli korzystać z tych trzech stacji, ale również na przykład mieszkańcom Białołęki, którzy będą mogli również być tutaj dowożeni komunikacją miejską. Zmieniamy częstotliwość kursowania, drodzy Państwo, dlatego że w tej chwili w szczycie komunikacyjnym 3 minuty 30 sekund, natomiast już od jutra szybciej,
2 minuty 50 sekund. Bardzo się z tego cieszę. No i oczywiście również w związku z tym, że oddajemy tę stację, wprowadzamy zmiany w kursowaniu warszawskiego transportu publicznego. Większość tych dotychczasowych linii autobusowych zostanie zachowana, ale również pojawią się nowe linie, tak jak mówiłem, choćby po to, żeby ze wschodniej Białołęki tutaj dowieźć pasażerów. Konsultujemy te zmiany przez cały czas, no i oczywiście staramy się, żeby one były tak przeprowadzone, żeby mieszkańcy byli z tego w jak największym stopniu zadowoleni. No a oczywiście w tej chwili, drodzy Państwo, zapraszamy do korzystania z metra, do oglądania tych stacji, one są bardzo atrakcyjne wizualnie. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich. To dla nas naprawdę ważny dzień. Podziękowania dla wykonawcy, podziękowania dla pana prezesa Lejka. No i drodzy Państwo, miłego korzystania z tych nowych trzech stacji metra. Mamy, kontynuujemy pracę i miejmy nadzieję, że będziemy mogli i skończyć drugą linię, i dalej kontynuować, bo już rozpoczęliśmy przygotowania do budowy linii trzeciej, kontynuować pracę nad linią trzecią. Miejmy nadzieję, że te wielkie unijne pieniądze w Polsce mimo zawirowań politycznych się pojawią. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję i o zabranie głosu poprosimy panią Iwonę Wujastyk, przewodniczącą Komisji Infrastruktury i Inwestycji w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry Państwu. To bardzo ekscytujący moment. Uczestniczyłam zaledwie kilka lat temu po drugiej stronie tego skrzyżowania w podpisaniu umowy i wówczas składaliśmy Państwu, mieszkańcom, obietnicę, że to metro niedługo się pojawi i będziecie mogli Państwo z niego korzystać. Ja dołączam się do tych wszystkich podziękowań, które powiedział Pan Prezydent, ale bardzo dziękuję mieszkańcom, nie tylko Brudna, nie tylko Targówka i Zacisza, ale mieszkańcom za zaufanie, jakim obdarzyliście nas, radnych Miasta Stołecznego Warszawy, bo mieliśmy tę przyjemność decydować o rozpoczęciu tej inwestycji, ale przeznaczając na nią ogromne również środki z budżetu miasta i wiedzieliśmy, że tak duży remont, tak duża inwestycja będzie powodowała pewne utrudnienia w Państwa codziennym funkcjonowaniu i za tą wyrozumiałość przez te ostatnie lata, za to, że Państwo przetrwaliście ten trudny moment razem z nami i za wsparcie nas i wydaje mi się dzielenie tymi emocjami oczekiwania zakończenia tej inwestycji. Bardzo Państwu dziękujemy. Jestem przekonana, że metro to jest taka inwestycja, która zmienia Warszawę nie tylko w tym obszarze podziemnym, ale również naziemnym. Metro również bardzo zbliża mieszkańców różnych części Warszawy. Jak Pan Prezydent powiedział, co 3 minuty będzie odjeżdżał stąd kolejny pociąg po to, aby mieszkańcy Brudna, Targówka, Zacisza, ale również okolic, bo chociażby Białołęki, która też pewnie będzie korzystała z tej linii. Metro będzie mogło zawieźć w inne części miasta, ale też od razu powiem, my mieszkańcy prawej strony Wisły jesteśmy bardzo otwarci na odwiedziny z innych państw, mieszkańców innych dzielnic. To tu zaczęła się Warszawa, kilkaset metrów stąd, w okolicach Lasu Brudnowskiego odnotowane są ślady pierwszego osadnictwa w Warszawie. Także mam nadzieję, że metro to będzie ten środek komunikacji, który pozwoli Państwu nas odwiedzić i poznać piękno też tych okolic. I jestem przekonana, że dzięki tej inwestycji każdemu z nas mieszkającemu tutaj na Brudnie, czy na Zaciszu, czy na Targówku będzie łatwiej dostać się na co dzień do pracy, czy do szkoły, czy też do obiektów użyteczności publicznej, do obiektów kulturalnych zlokalizowanych w całej Warszawie. Z ogromną radością oddajemy Państwu, mieszkańcom Warszawy, ukończoną budowę drugiej linii metra, ten odcinek trzech kolejnych stacji znajdujący się w dzielnicy Targówek, czyli Zacisze, Kondratowicza i Brudno, i mam nadzieję, że będziecie Państwo dość szybko odczuwać benefity i dość szybko odczuwać korzyści, jakie niesie za sobą ta inwestycja. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, z naszej strony krótko, bo wiemy, że już mieszkańcy czekają na
na ten pierwszy przejazd metrem. Teraz będzie pora na pytania od Państwa. Mamy tam kolegę z mikrofonem, który się Państwu tutaj prezentuje. Bardzo proszę o korzystanie z tego mikrofonu. Ja jeszcze powiem, że my jesteśmy do Państwa dyspozycji. Również są osoby, które stoją za tymi wszystkimi naszymi działaniami, inwestycjami. Jest z nami prezes metra, pan Jerzy Lejk. Jest z nami dyrektorka zarządu transportu miejskiego, pani Katarzyna Strzegowska. Jakby były pytania z tych zakresów, to również są gotowi do odpowiedzi. Bardzo proszę. Dzień dobry, Małgorzata Miecarek, TVN24. Ja do pana prezydenta pytanie kluczowe w tym kontekście, a więc o kolejne inwestycje i kolejne też potrzebne środki na te inwestycje. Wspomniał pan o zablokowanych środkach unijnych. A gdybyśmy powiedzieli tak wprost, jakie konkretnie inwestycje można by było zrealizować w Warszawie, gdyby te środki były odblokowane? No i nieprzypadkowo mówię w trybie przypuszczającym, biorąc pod uwagę ostatnie słowa ministra Budy, który stwierdził, że zablokowanie tych środków sprzyja Prawu i Sprawiedliwości i może pomóc im wygrać wybory. I jeśli pan pozwoli, również w kontekście wyborów, czemu pana zdaniem ma służyć przekłożenie terminu wyborów samorządowych? Drodzy Państwo, te pieniądze z Unii Europejskiej są dzisiaj konieczne i one powinny w Polsce znaleźć się już rok temu, a nie dopiero teraz. Rząd premiera Morawieckiego nas zapewniał przez cały czas, że te pieniądze będą. Obiecywał też Unii Europejskiej wprowadzenie takich rozwiązań, które zapewniłoby niezależność polskiego wymiaru sądownictwa, przywracanie sędziów, którzy zostali wyrzuceni z pracy, do orzekania. Potem się okazało, że albo rząd PiS-u oszukiwał przez cały czas Unię Europejską, albo okazało się, że premier Morawiecki no, nie kontroluje swojego własnego przekazu, nie kontroluje polityki rządu PiS, dlatego że prezes Kaczyński ma zupełnie inne zdanie. I okazuje się, że te 160 miliardów złotych mogą być po prostu zmarnowane. To są olbrzymie pieniądze. Jeżeli popatrzymy na to, co można było w Polsce czy w Warszawie wybudować, no w Warszawie oczywiście przede wszystkim metro, zakończyć drugą linię i rozpocząć trzecią linię, ale jeżeli popatrzymy na większość inwestycji, tych, które na przykład pomagają nam wymieniać tabor na zeroemisyjny, pozwalają nam budować nowe linie tramwajowe, pozwalają nam walczyć z ociepleniem klimatycznym, ale również te, które pozwalają nam inwestować w rozwój młodego pokolenia, dlatego że przecież tych tak zwanych miękkich programów realizujemy z Unii Europejskiej mnóstwo. Tych, które dotyczą pomocy społecznej, tych, które dotyczą edukacji, tych, które dotyczą włączenia zawodowego kobiet. I na to wszystko konieczne są pieniądze Unii Europejskiej, no ale one oczywiście głównie konieczne są do wielkich inwestycji. Za 160 miliardów złotych można wybudować 400 nowoczesnych szpitali w Polsce, można wybudować kilka tysięcy super nowoczesnych szkół, czy to w Warszawie, czy to na Mazowszu, czy w całej Polsce, a wszyscy wiemy, że takie potrzeby są olbrzymie, no i niestety wygląda na to, że tych pieniędzy nie będzie. Ja nie wiem, komu to ma służyć, wiem jedno, jeżeli chodzi o sposób myślenia partyjny, my takiego sposobu partyjnego nie podzielamy, my myślimy o dobru naszych mieszkańców i na pewno na braku 160 miliardów złotych stracą po prostu Polki i Polacy, warszawianki i warszawiacy. Ja ubolewam nad tym, że no, mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. I proszę Państwa, ostatnie pytanie i jedziemy. Dzień dobry, mam pytanie. Kacper Szmitka z kanału Widzonosz. Nad jedną stacją, metra Konatowicza, jest planowana linia tramwajowa na Zieloną Białękę. Kiedy planowana jest realizacja tej inwestycji? Tak jak mówiłem, my wszystkie w tej chwili inwestycje analizujemy i to, co najważniejsze, to finansowanie z Unii Europejskiej. Ja mówiłem w kampanii wyborczej, że bez finansowania z Unii Europejskiej trudno sobie wyobrazić trzecią linię metra, trudno sobie wyobrazić te najważniejsze inwestycje tramwajowe. Mam nadzieję, że pieniądze z KPO się pojawią, mam nadzieję, że pojawią się pieniądze z budżetu unijnego i one również będą wydawane w Warszawie, bo tak się dzieje na całym świecie. Rządy centralne, Unia Europejska wspiera inwestycje w swoich stolicach, stolica nie służy tylko mieszkańcom, ale również obywatelom i obywatelkom całego kraju. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam w takim razie do metra. Tak jest, prosimy o oficjalne otwarcie. Tutaj wszystkich Państwa poproszę również o zabranie, akurat może nie pana prezydenta, ale o zabranie tego mikrofonu i zapraszamy serdecznie. Dzięki. No.
inne miejsce. Jest, ratujcie się Państwo, zapraszamy. Ja wciągnąłem się. Poruszamy, panie prezydencie. Dlaczego nie ruszamy? Wszystkie ruszamy. Ruszamy, jest fantastycznie, czysto, bezpiecznie i bardzo sprawnie i bardzo szybko zapraszamy mieszkańców Warszawy do korzystania z media, do przyjeżdżania. Z całej komunikacji miejskiej. Zapraszamy warszawiaków i warszawianki do korzystania z komunikacji miejskiej. Całej super. Ale oczywiście również nowej stacji. Wstrzymujemy od również turystów. Tu mamy park rzeźby. To ja. To by było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taka krótka konferencja z moim jednym pytaniem wam się podobała. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i tym dzwoneczek. I już jutro albo dziś bardzo późno w nocy zobaczycie moją krótką recenzję tych trzech nowych stacji metra. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!